Orkiestr igraje, gitara sa skripkaj, šumit polupjane, načnoj restoran. I što že ty smotriš, s pićalnaj ulipkaj, na svoj njedapiti, s šampanskim bakalom. I što že ty smotriš, s pićalnaj ulipkaj, na svoj njedapiti, s šampanskim bakalom. Чорною розу, емблему печалі, в тот пам'ятний вечір тебе я принес. Ми оба сиділи, ми оба молчали, но плакать хотілось, но не було сліз. Мы оба сидели, мы оба молчали, но плакать хотелось, но не было слез. Супер, браво. Дякую, але не розпишайте мне оплесками, бо сукцеси не шкода. Mam świadomość, że to śmiesznie brzmi, bo przecież marzymy o sukcesach, ale ja z kłopotami to lepiej, gorzej sobie radzę jednak, a jak mi się parę razy coś w życiu udało, to natychmiast robiłem jakieś głupoty i o jednej takiej sytuacji warto powiedzieć dzisiaj. W ramach terapii, no, terapeuta mądrze mi powiedział, panie Lechu, czy ma pan jakieś hobby? Picie jest moim hobby, moją pracą, moim hobby, wszystkim. No to musi pan sobie coś znaleźć, bo teraz jak pan nie będzie pił, no to z nudów pan zacznie, więc trzeba się czymś zająć, więc wykombinowałem, że pomimo wszystko spróbuję zostać piosenkarzem. Też, ponieważ nie znałem żadnego języka obcego, więc że się będę uczył języków, bo taka robota na parę lat. No, człowiek jak przestaje pić, to staje się takim zawodnikiem długodystansowym, bo wcześniej to, jak myślałem o angielskim, no to w poniedziałek zacznę, a w sobotę na imprezie już muszę błysnąć. A to jest taka robota, która trwa nawet parę lat. I ja się tak angielski mnie znudził i tak wymyśliłem sobie, że tak dla jaj, po cichu, żeby nikt nie wiedział, to się francuskiego nauczę, bo kto mnie może podejrzewać, że będę mówił po francusku. Więc będzie jakaś okazja, trzeba będzie się odezwać, to błysnę. Wprawdzie błysnąć dość długo nie miałem okazji, ale okazało się, że w Polsce od czasu do czasu robi się filmy francuskie, że zaproponowali mi, żebym grał tam, w dwóch czy trzech grałem. Jeden z tych filmów, no to była taka, no, bardzo elegancka obsada. Główną rolę grał Malcolm McDowell, to gwiazda z Hollywood. No i bardzo dobrze się czułem w tym filmie, bo ja się tak w głębi duszy przymierzałem, że finał mojej kariery to będzie Los Angeles, Kalifornia. Ja nie walczyłem o Mistrzostwo Polski, tylko jako aktor to zależało mi wyłącznie na Mistrzostwie Świata. I McDowell miał urodziny i na tych urodzinach podszedł do mnie reżyser tego filmu. Ja już byłem 5 lat abstynentem. Podszedł i mówi mi: Lechu, jesteś świetnym aktorem. I słuchajcie, dotarło do mnie, że mamy to. Że w końcu ktoś to zauważył. Że ja jestem wyjątkowy, że drugiego takiego nie ma. I postanowiłem, słuchajcie, ten moment uczcić, no bo czekałem przecież na to całe życie. I wymyśliłem, że jedno piwo z takiej okazji to naprawdę to jest właściwy moment, właściwy sposób. Wypiłem to piwo, słuchajcie, i jak nieprzytomny piłem 2 lata.
dwa lata i to tak wyglądało, jakbym chciał nadrobić ten okres abstynencji. To było jakieś takie szaleństwo. To była bardzo dobra lekcja dla mnie, bo zrozumiałem dokładnie, co to znaczy, że jest to choroba nieuleczalna. Bo ja tak byłem wysokiego zdania na swój temat. Ja w Teatrze Narodowym wtedy pracowałem. Ja, słuchajcie, stawiałem diagnozy, wysyłałem ludzi na leczenie, no tylko recept nie wpisywałem. A tak to w zasadzie wszystkie funkcje terapeuty, psychiatry i psychologa. I zrozumiałem, że po prostu jeżeli chcę żyć, to nie powinienem tego robić. Ja wam powiem, jak ten pierwszy mój występ w Kryminale wyglądał na Kurkowej w Gdańsku. I jak się jest pierwszy raz w więzieniu, no to jest takie wrażenie, że wszyscy, którzy tam siedzą na widowni, to są jacyś seryjni mordercy, no bo wytatuowani, napakowani z takimi skrzywionymi minami. W więzieniu obowiązuje skrzywiona mina, taka lekka pogarda. No i oni patrzą na mnie z tą pogardą. Coś się we mnie buntowało, że jeszcze mnie nie znają, a już mnie nie lubią. I to było bardzo stresujące. I stroiłem gitarę, no i pękła mi struna z wrażenia. No i oni nawet nie drgnęli, gapią się, a ja usiłuję zmienić te struny na ich oczach i łapy mi się trzęsą, w dziurkę nie mogę trafić. Bardzo to było nieprzyjemne. W końcu jeden z nich się zlitował i powiedział: spokojnie, panie Lechu, mamy czas.